Cześć wszystkim, moi drodzy, w dzisiejszym materiale mamy trzech bohaterów. Przede wszystkim zawodnik numer jeden jest to jedzenie bio, czyli przy minimum 95% udziałów metod naturalnych musi zostać wytworzone. Później mamy drugiego zawodnika, który będzie konkurował z tym pierwszym, czyli jest to jedzenie wytworzone metodami przemysłowymi, takie zwykłe, konsumenckie, które możemy kupić w każdym sklepie, hipermarkecie czy też supermarkecie. I jeszcze jest trzeci bohater, bardzo agresywny, który chce pożreć i tego pierwszego, i tego drugiego. Co to będzie? Pleśń. I zobaczymy sobie, jak długo wytrzyma jedzenie pierwsze i jedzenie drugie. Co wiemy na temat jedzenia bio? Jest bardzo drogie, nie jest tak łatwo dostępne, ale czy zawsze jest smaczniejsze? Jeżeli was to interesuje, to tutaj w karcie powyżej macie odpowiedź i na pewno was to wszystko będzie ciekawiło. A my teraz przenosimy się właśnie do dzisiejszego materiału. Mam przygotowane słoiki, produkty. Wpakowuję to wszystko razem, ale jesteśmy wspólnie, więc rozpocznijmy dzisiejszy materiał właśnie teraz. Szybcikiem tylko wam jeszcze powiem, co my tutaj mamy. Mamy paróweczkę, mamy kiełbaskę wiejską, śmietanę osiemnastkę z salami, a także ser żółty i oczywiście po lewej stronie znajduje się to samo, więc teraz składamy po jednym produkcie do słoiczka i będę wam jeszcze pokrótce o tym opowiadał. Zróbmy. Zadziałajmy wspólnie, nie? My dzisiaj sobie właśnie porównamy tę pierwszą z tą drugą. Zakroimy ją oczywiście na pół, żeby można było lepiej to wszystko zobaczyć. Jak one wyglądają z bliska, bo też są w tym przypadku różnice. I widzicie? I są różnice, prawda? Tutaj mamy jednak wypełnione, to wszystko jest bardziej mięsem, tutaj może i mniej. Ale nam nie o to dzisiaj chodzi, nam chodzi, jak będzie je czas posuwał i czy w ogóle tak się stanie, więc zapakujmy ją do środka. Bio i normal. Idziemy dalej. Była kiełbaska, to jej mniejsza siostra, czyli oczywiście paróweczki. Tutaj mamy jedne paróweczki, tutaj mamy drugie paróweczki. Dobra, zobaczcie sobie z bliska, jak one wyglądają. Zauważyliście też te różnice, które ja? Tutaj jest bardziej takie poszatkowane, a tutaj jest taka bardziej zbita ta masa, prawda? No dobrze, no to w takim razie, jeżeli zobaczyliśmy to wspólnie, to odkręcamy normalnego, wrzucamy do środka, ale jeszcze może odkrójmy sobie tutaj, żebyśmy z dwóch stron mogli to wszystko zauważyć. Więc hop, twój wehikuł czasu uruchomiony, z trzecim trzeba zrobić to samo. Były dwa razy mięska, to może teraz weźmy sobie coś innego i niech to będzie śmietana osiemnastka i śmietana osiemnastka tutaj. Dobra, w takim razie załadujemy ją do środka. Jestem bardzo ciekawy, jak na przykładzie śmietany będzie to widoczne. Zakręcamy zatem śmietanę z jednej strony, zakręcamy z drugiej strony. Niczym się tutaj na razie nie różni, ale zobaczymy oczywiście po tym czasie. Idziemy dalej. No to teraz weźmy jeszcze jeden produkt, przedostatni. Tym razem będzie to salami, cienkie plasterki wieprzowo-wołowe, tak samo jak i tutaj. Bez zbędnego gadania zapakujmy w takim razie do środka. Mam przygotowane już tutaj słoiczki i zobaczcie sobie. Ta ma zdecydowanie, mam wrażenie, więcej tłuszczu aniżeli ta. No i ta jest oczywiście większa, ale dobra, w takim razie chodźcie. Chłopaki i dziewczyny, bo tutaj ciężko mi płeć określić. W takim razie zakręcamy jedno i drugie. Pięknie wyglądają. Jak będą dalej, zobaczymy wspólnie. Idziemy do ostatniego produktu. Ser żółty. Tutaj mamy taki, tutaj mamy taki. Już go wam oczywiście wyciągam, prezentuję broń. Dobra, zobaczcie sobie. Dobrze. Tak właśnie się te serki prezentują. Dobra, w takim razie wszystko, moi drodzy, mamy gotowe do dzisiejszego materiału. Jeszcze wam tylko na szybkiego powiem o cenach, więc zostańcie chwilkę dłużej ze mną tutaj razem. Za opakowanie takiego sera bio musicie zapłacić 19,90, za drugiego 3,79 zł. Ogromna różnica. W przypadku śmietany za bio płacimy 4,99 zł, za tą drugą 1,49 zł. W przypadku kiełbasy za kilogram, w przypadku bio jest 43 zł, w przypadku tego drugiego 36,90 zł. Tutaj różnica jest rzeczywiście nieduża. W przypadku parówek jest wręcz ogromna. Za bio zapłacimy 69,90 zł. A za normalne, zwykłe, przemysłowe, konsumenckie 27,50 zł. No zobaczcie sami, że ponad dwa razy więcej. I za salami jest nieduża, moim zdaniem, różnica. Czy ogólnie jest duża, ale na przykładzie takiej małej ceny to nie jest aż tak. 8,99 zł za bio, a za te normalne 4,29 zł. Więc jeżeli chcemy żyć naprawdę bardzo zdrowo, to musimy też mieć dużo kabony. Moi drodzy, to są wszystkie produkty. Wehikuł czasu został uruchomiony.
5 dni za nami, więc zapraszam was teraz na krótką przebieżkę po wszystkich naszych próbach. Zaczynamy od prawej strony i zobaczymy sobie różnicę pomiędzy bio a normalnym. Co będzie pierwsze? Niech to będzie i salami. Więc jak to wygląda? Czy na normalnym coś widać, czy nie widać? Ewidentnie salami chyba najlepiej się przyjmuje spośród wszystkich, gdyż tutaj zmiany są najmniej widoczne. Natomiast normalne ma wrażenie, że jest mniej obślizgłe niż bio, ale różnica jest naprawdę na razie bardzo niewielka pomiędzy tymi dwoma produktami. Jakby ktoś się pomylił i był trochę trzepnięty, to może by spróbował, ale pewnie po smaku by poznał, że coś niedobrego je. Kolejnym produktem, jaki weźmiemy sobie do dłoni, będzie to ser normalny, a także bio. I moi kochani, jest tutaj różnica bardzo widoczna w postaci małej kropki, gdyż na serze bio, w tym miejscu tutaj na samym skraju, pojawia się pleśń. Tutaj nie ma. Dziurki się porobiły, po prostu się ser rozwarstwił, ale pleśń wcześniej pojawiła się właśnie na bio. Czy tutaj jakieś różnice są uwidocznione? Myślę, że tutaj jest na razie najmniejsze i chyba po tym najmniej poznamy. Niemniej jednak ta śmietana staje się bardziej płynna niż ta. Ta bardziej gęstnieje. Nie wiem, czy jest objaw tego, że po prostu te składniki są bardziej skondensowane tutaj w tej normalnej niż w tej bio, ale po tym, no, nie będę ukrywał, mało da się poznać. Jedyną rzeczą jest to, że ta jest bardziej płynna bio niż normalna. Przechodzimy do rzeczy najlepszej pod kątem tego, jak się zmienia. Jest to parówka. Zobaczcie, jak to wygląda. No nie ukrywajmy, wygląda to obrzydliwie, ale jest różnica. Tutaj w parówce normalnej pojawia się pleśń o kolorze białym, takie małe wypustki się tworzą, natomiast w tej bio pojawia się na całej jakaś zielona łuna. Nie wiem, czy to wynika z tego, że po prostu ona ma jakieś takie składniki bardziej... Zielone się kojarzy z czymś dobrym, nie? Może dlatego jakieś listki z niej wychodzą czy coś, ale no zdecydowanie patrząc po tych dwóch, to bio jest bardziej zepsuta niż normalna. Kiełbaski. I tutaj również jest o wiele większa różnica w postaci tej, że bio ma... jest pochłonięta taką pleśnią jakąś, nie wiem, taką agresywną mam wrażenie. Ta tutaj w normalnym jest tak po całości, ale taka malutki, biały mech, a tutaj są takie, kurde, konkretne i no, kauczuk z niej się zrobił. Ta jest twardsza niż ta, ale to może też specyfika mięsa. Niemniej jednak parówka kiełbaska bio jest bardziej zepsuta niż normalna. Dziękujemy za dzisiaj, widzimy się oczywiście za parę dni. Za ile? To się okaże, jak te produkty będą się psuły. 2 tygodnie później witam was po raz kolejny w naszym teście pleśni. I moi drodzy, jaka jest różnica pomiędzy 1 tygodniem, 2 tygodniem, więc już wam to oczywiście prezentuję. Na początku rozpoczniemy sobie od kiełbaski. Mamy bio i mamy normalną. Podstawowa różnica jest taka, że na tej bio zdecydowanie bardziej widać, że jest ta pleśń. Ona się rzeczywiście wytrąciła i kiełbasa stała się taka absolutnie śliska. Ta jest taka, nadal konsystencja jej jest bardzo twarda. Przejdźmy w takim razie do sera. I na serze bio wytrąciło się więcej pleśni niż tydzień temu, ale w tym samym miejscu. Dodatkowo pokrył się puchem, mchem białym, więc rzeczywiście pleśń wygrywa zdecydowanie. O salami. Tutaj nie ma praktycznie żadnych różnic. Za pierwszy rzut oka nie zauważam niczego innego. Są takiej samej konsystencji, mają taką samą wartość, mają wszystko praktycznie takie same jak na samym początku. Jeżeli chodzi o śmietanę, tutaj rzeczywiście jest najmniejsza różnica spośród wszystkich, bo bardzo ciężko jest zdiagnozować, która jest tak naprawdę lepsza. Na deser, chociaż to nie jest absolutnie deser, bo wygląda wręcz jakby diabeł w Lucyfer nam podawał w piekle. To są oczywiście parówki. Ta bio wygląda, moi drodzy, jak mały węgorz. Jest tak obślizgła, że normalnie nie umiałbym jej chwycić, bo pewnie by mi wyleciała od razu z dłoni. Natomiast ta normalna jest taka bardziej zbita i troszeczkę pleśni się na niej pojawiło. Myślę, że poczekamy sobie jeszcze 1 tydzień i wówczas zobaczymy już końcowy etap naszego testu, a jeżeli będzie trzeba jeszcze, to oczywiście nadal będziemy czekali. Tak wygląda po 2 tygodniach, widzimy się za tydzień. I witam was, moi drodzy, w ostatnim już przedstawieniu, jeżeli chodzi o pleśń, tutaj na produktach bio i na produktach normalnych. Rozpocznijmy w takim razie od kiełby i, moi drodzy, jaką tutaj mamy różnicę w stosunku do poprzedniego tygodnia? Niezbyt dużą, to znaczy coraz więcej pojawia się tego białego puchu, czyli białej pleśni na produkcie bio, natomiast na normalnym to się chyba w jednym momencie zaprzestało. Jest pokryte oczywiście tą białą łuną na przestrzeni całej kiełbasy, ale nic więcej. Dodatkowo oczywiście cały słoik pokrył się tłuszczem, w większym stopniu na produkcie bio. Więc tak to wygląda po tym czasie i tutaj mam dla was ciekawostkę, jeżeli chodzi o ser, gdyż ta pleśń na początku tutaj była taka zielona, a teraz przybrała formę dosyć czarną. Dodatkowo takie wypustki, pęcherzyki porobiły się na tym serze i dodatkowo porobiły się także na serze
parametrze normalnym nie ma ani grama tego zielonego, co tutaj jest w produkcie Bio. I teraz przeniesiemy się do salami. I moi drodzy, wreszcie mamy jakikolwiek efekt. To znaczy pleśń rodzaju białego mchu. Nie mechu przecież. Białego mchu pojawiła się na produkcie normalnym w większym stopniu, aniżeli w produkcie bio, co mnie dosyć zaskakuje i zastanawia, czym to może być spowodowane. Niemniej jednak tutaj jest więcej niż tutaj, ale to jest ten sam rodzaj, to znaczy biały puszek. Jeżeli chodzi o śmietanę, to zmiany są najmniej spektakularne, to znaczy po prostu tutaj w produkt bio stał się bardziej płynny, konsystencja taka właśnie się zrobiła, natomiast w normalnym on jest płynny, ale jeszcze miewa fragmenty takie bardziej zagęszczone w konsystencji stałej. I na samym końcu przygotowałem dla Was jeszcze porównanie oczywiście naszych parówek, które nie uległy praktycznie żadnej różnicy, jeżeli chodzi o poprzedni tydzień. Ta jest pokryta zieloną łuną, natomiast normalna białą z białymi wypustkami na całej przestrzeni kiełbaski. Więc moi drodzy, tak to wygląda po tym czasie, który zapowiedziałem. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy nadal katowali te wszystkie rzeczy i zobaczymy, co wtedy się wydarzy, może za miesiąc, może za półtora miesiąca, za dwa miesiące, to po prostu wbijcie dużo tysięcy łapek w górę, żebym wiedział, że mam to cholestwo jeszcze trzymać, tylko będę musiał to naprawdę gdzieś ugryć, bo jak ktoś to zobaczy, to myśli, że z głową mam, no po co trzymam te wszystkie rzeczy. Więc jeżeli tak chcecie, to kilka tysięcy łapek w górę, subskrypcja, wpadnijcie na Face'a i na Instagrama i widzimy się w kolejnym materiale. Jaka puenta? Że na produktach bio w większości więcej pleśni było. Jeżeli dalej, to wiecie, co macie robić. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia. Cześć! Drogie salami, chcecie jeszcze troszeczkę posiedzieć sobie w tych słoikach, czy nie chcecie? Dla mnie nie wiem, ale to wy, moi drodzy, zdecydujecie, czy tak właśnie będzie. Subskrypcja tutaj na górze i oczywiście filmy na górze, na dole. Jeżeli tak, to będziemy to dalej katować. Widzimy się, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!